W wielu wypowiedziach podczas obrad 10. plenu zwracano uwagę, że w kierownictwie partii potrzebni są nowi ludzie, którzy przełamią stagnację. Dziś spotkanie z jednym z najmłodszych sekretarzy Komitetu Centralnego. Nasz reporter odwiedził go w jego warszawskim mieszkaniu. Jakie są pana nadzieje i oczekiwania na przyszły rok? Moje nadzieje i oczekiwania są takie same jak oczekiwania i nadzieje mojego syna i jego rówieśników. Bratny kiedyś to trafnie ujął. Oby Polska była światu równa. Temu światu rzecz jasna najlepiej zorganizowanemu, najbardziej wydajnemu. Światu, w którym wymaga się wiele od innych, ale przede wszystkim najwięcej wymaga się od siebie. A partia? Partia musi być w opozycji do stanu istniejącego. Musi poszukiwać coraz lepszych rozwiązań. Musi również popierać ten bunt, który w tych młodych tkwi. Bunt, w którym się odrzuca wszystko to, co stare, co się nie sprawdza, co nas ciągnie w tył. Jak dużo czasu daje pan sobie na rozwiązanie tych problemów? Pytam o to nieprzypadkowo, gdyż właśnie pan na 9. plenum mówił, że tracimy zbyt dużo czasu. Mam świadomość, że nie mamy czasu na to, aby tracić czas. Trzeba w przyszłym roku rozwiązać wiele problemów, na przykład problem polityki kadrowej. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której jedynym kryterium trwania i obejmowania stanowisk kierowniczych, co ma istotne znaczenie chociażby dla młodych, to nie jest mnożenie wyjaśnień i rozprawianie o kłopotach, taka filozofia lamentu, tylko umiejętność rozwiązywania problemów i dążenie do sukcesów. W partii, w środowiskach bezpartyjnych, a nawet w wolnej Europie uważany pan jest za reformatora. Jak się czuje 42-letni człowiek właśnie w tej roli? Kto to jest reformator? Dla mnie to jest działanie plus decentralizacja. Działanie dlatego, że za dużo tracimy czasu na projektowanie nowych rozwiązań, oczekiwanie tych rozwiązań, fascynujemy się tym, a zbyt mało wykorzystujemy te warunki, które już istnieją. A więc za mało działamy, za dużo się czeka, przecież czekaniem zdobyła nieśmiertelność jedynie Penelopa, ale to odosobniony przykład. Natomiast decentralizacja rozumiana, iż nie może to być akt łaski centrum w stosunku do terenu, a musi to być podstawowy warunek umożliwiający przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w kraju. Tu musimy iść znacznie bardziej głęboko. Czy gdyby pierwszy sekretarz nie przyjechał do Skierniewic, byłby pan reformatorem na skalę kraju, czy nadal na skalę województwa skierniewickiego? Myślę, że pierwszy sekretarz wybaczy mi tą frywolność, ale to przecież nie jest tak, iż jeździ on po kraju jak jakiś dobrotliwy władca i namaszcza swoich wybrańców. Gdyby mnie oceniano tylko na podstawie jednej wizyty, to sądzę, że ani ja, ani pierwszy sekretarz nie miałby powodu do satysfakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.